poprzedniej części. Kotek Rudej nie żyje. Dziewczynka rozpacza i nie może pogodzić się z tym, że jej ukochany kotek umarł. Mama oraz Topcia próbują pocieszyć Rudą, ale ona nie może przestać płakać. Następnego dnia Topik wręcza przyjaciółce pluszowego misia z nadzieją, że poprawi jej nastrój. Ruda cieszy się, że ma tak wspaniałych przyjaciół, ale nadal tęskni za swoim kotkiem. Minęło kilka dni. Sprawdźmy, jak dziś czuje się Ruda. Topik i Topcia! Wera! Weronika! Na, 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 na. Wera! Och, ile razy można ją wołać? Weronika, co ty, nie słyszysz, jak cię wołam? Może zamiast zębów powinnaś umyć uszy? Mamo, tyle razy ci mówiłam. Wszyscy mówią do mnie Ruda, a nie Wera ani Weronika. To imię kompletnie do mnie nie pasuje. Nie wiem, czemu tak mnie nazwałaś. Och, Weronika, to przecież przepiękne imię. Nie podoba mi się. Wolę być Ruda i proszę, mów tak do mnie, okej? No dobrze, a więc Ruda, jesteś głodna? Nie, mamo, i zaraz wychodzę. Wychodzisz? Niby dokąd? Idę do Pałacu Młodzieży z Topikiem i z Topcią. Do Pałacu Młodzieży? Zabierz mnie ze sobą, proszę! O nie, tylko nie to. Nie biorę jej, mamo. Bierzesz, bierzesz. Siostra, proszę, zabierz mnie ze sobą. Chcę poznać twoich przyjaciół. W Pałacu Młodzieży opowiadałaś, że jest tak fajnie. Pokażesz mi, jak jeździsz na deskorolce. No weź mnie ze sobą, błagam. Ach, no dobra, niech wam będzie. Kurra, mam najlepszą siostrę na świecie. O, już są, Topik i Topcia przyszli po mnie. To dalej, zbieraj się. Dobra, ja już jestem gotowa, ale się cieszę. No widzisz, jaką radość sprawiłaś siostrze. Hej Topiku, hej Topciu. Hej Ruda, hej Maja. Cześć, cześć Topiku, cześć Topciu. Ech, no już przestań się tak jarać. Twoja siostra idzie z nami? No, jeśli nie macie nic przeciwko, to zabierzmy ją ze sobą. Mama mnie o to poprosiła. Zresztą, jak widzę, jak ta mała wariatka się cieszy, to aż żal mi jej odmówić. Nie ma problemu, Ruda. Możemy ją zabrać ze sobą. Na pewno będziesz się świetnie z nami bawić. Wiem, wy jesteście tacy fajni. Pablo, twój ostatni obraz był naprawdę, właściwie to jest naprawdę świetny. Bardzo mi się podobają twoje obrazy. No i już, jesteśmy na miejscu. Wow, nie spodziewałam się, że Pałac Młodzieży jest taki wielki. To dopiero pierwsze piętro, Maju. Serio? O, Marysia. Och, tylko nie ona. Ruda, już przestań, odpuść. Nigdy w życiu. Nie lubisz Marysi? Nie przepadam za nią. Zabrała mi Topika i Topcie. Co? Przecież Topik i Topcia są teraz z tobą, a nie z nią. No może masz trochę racji. Pablo, zobacz, Topik i Topcia przyszli. O, i Ruda. Chodźmy się przywitać. Ładnie to tak bez nas przychodzić do Pałacu Młodzieży. Co robicie? Topciu, przecież ty też przyszłaś tutaj beze mnie. Wiem, wiem, tylko się z tobą droczę. Och, Topciu, ja dziś namalowałem przepiękny obraz. Jak zawsze, Pablo, przecież twoje obrazy zawsze są przepiękne. O, ja też bym chciała namalować obraz. No to musisz iść na pierwsze piętro, albo na drugie, już nie pamiętam, na którym piętrze maluje się obrazy. Ruda, czy to twoja siostra? Ta. Jak chcesz, zabiorę cię tam, gdzie maluje się obrazy i namalujemy coś razem. Naprawdę? Ruda, mogę iść? A idź, co mnie to obchodzi? Z Pabli to na pewno będziesz bezpieczna. Okej, to idę. A my co będziemy robić? Macie jakiś pomysł? Ja pojeżdżę na deskorolce. A ja... sama nie wiem. Może pójdziemy potańczyć? Świetny pomysł, Topciu. O, to ja idę z Rudą. Nie lubię tańczyć.
No i bardzo dobrze, Topiku, ja też nie lubię tańczyć. No dobra, chodź, pokażę ci pracownię. Uwielbiam tu przychodzić, to najlepsze miejsce na świecie. Wow, ale tu dużo miejsca. Farby, pędzle, wałki. Niesamowite miejsce. Dobrze trafiliśmy, bo akurat nikogo nie ma. Jeszcze jest wcześnie, po południu. Jest tutaj mnóstwo ludzi. O, to dobrze, że nikogo nie ma, bo trochę bym się wstydziła przy kimś rysować. Nie masz się czego wstydzić. No dobrze, co będziesz malować? Zobaczysz, to niespodzianka dla mojej siostry. Okej. Przebieramy się, czy tańczymy w tych strojach, które mamy na sobie? No co ty, Marysiu, pewnie, że się przebieramy. Chcę wyglądać jak prawdziwa baletnica. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. A chcesz czarny strój czy biały? A jak myślisz? Myślę, że biały. No właśnie, zgadłaś. Dobra, to ja wezmę czarny. O, dziewczyny, przyszłyście potańczyć, ale fajnie, samemu słabo się tańczy. Tak, tak, już idziemy, tylko się przebierzemy. Uwaga, Topiku, jadę! Brawo, Ruda, jesteś świetna! Wow, ale szybko, uwielbiam ten zjazd, ta prędkość, ta adrenalina. Jesteś naprawdę niesamowita. Ja jak zjeżdżałem ostatnio z tego zjazdu, no to źle skończyłem. Mam złamaną nogę. Ojej. Czy przez ten wypadek nie będziesz już zjeżdżał na deskorolce? Będziesz się pewnie bał, co? Nie, raczej nie. Przecież to był tylko wypadek. Takie rzeczy się zdarzają. Wręcz przeciwnie, teraz będę trenował 2 razy więcej. Znaczy, jak wyleczę nogę. Wow, jesteś odważny. Dobra, Topiku, koniec gadania, teraz ty zjeżdżasz. Okej, ale daj mi kask. Proszę bardzo, kask to podstawa. Czy to jest trawa? Tak, to jest trawa, a teraz czas na najważniejsze. Potrzebuję białą farbę. Proszę bardzo, jest tutaj, ale jestem ciekaw, co teraz namalujesz. Zobaczysz. Świetnie się bawiłam, uwielbiam tańczyć. Och, dziewczyny, przy was wymiękam, ale wy pięknie tańczycie, jak prawdziwe baletnice. Nieprawda, ty też tańczysz bardzo ładnie. Marysiu, chodź, pójdziemy zobaczyć, co tam u Topika, u Rudej i u jej siostry. Aha. Och, Ruda, nigdy ci nie dorównam. Jesteś po prostu mistrzynią. Hej, Ruda, Topiku. O, dziewczyny, co tam, już nie tańczycie? Muszę iść zobaczyć, co tam u mojej siostry. Winda właśnie jedzie, może to ona? O, Ruda, jesteś. Zobacz, mam dla ciebie prezent. Sama namalowałam ten obraz. Wow, naprawdę bardzo ładnie. Namalowałaś perełkę? Tak, wiem, że nadal za nią tęsknisz, wiem, że o niej myślisz. Wiem, że w rzeczywistości była dużo piękniejsza, ale bardzo się starałam, naprawdę. Siostra, bardzo ładnie ją namalowałaś. Nie chcę, żeby ci było smutno. Chciałam ci poprawić humor. Poprawiłaś. Pięknie. Naprawdę bardzo ładnie. Powieszę sobie ten obraz w pokoju. Wow. Postarałaś się, Maju. No, będę mogła tu przychodzić z tobą częściej. Tu jest naprawdę bardzo fajnie. Jasne, siostra. Byłaś taka grzeczna, że następnym razem też cię zabiorę. Ale fajnie, że Ruda ma dobry nastrój. A przyjaciele spędzili dzisiaj super dzień w Pałacu Młodzieży. A wy, jak lubicie spędzać czas? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale Topiki Topcia. Do usłyszenia. Hejka!